6 re, nie, przepraszam, 8 rebin tam jest, to jest po długości. To mówię, miałem tego szanszaja, nową odmianę taką, no to... To już jest wydane 30 ton z tego 20 arów. Jeszcze będzie raz wydane, będzie jeszcze 10 wyda. 40 ton z 20 arów? No, gdzieś tak będzie. To jest ładne. No, ale to ja mówię, to tylko dzięki... 200 ton z hektara. Dzięki panu to... Grochowskiemu tylko za tą podpowiedź. 200 ton z hektara. To jest... Widzi pan, co tutaj jest? Tu jest, było rwane, wczoraj narwali. No tutaj jest tylko to i jeszcze było 100 klatek zawiezione tutaj z tego kawałeczka, co tak jest. Tam do drogi, bo tam jest droga, tam do tej drogi. To było 100 klatek urwane, rzeszeniowych. To jest 26 kilo w każdej klatce. Bo to są inne klatki. Jest to, to już jest, tu jest to z tego kawałeczka 30... urwane. Nieźle. Nieźle. No mówię, że naprawdę to jest te. No i tutaj widać zresztą, jaki jest pomidor. Ja jak jeżdżę, ja wczoraj wjechałem na giełdę, to bezkonkurencyjny, jak to mówię. Jest o. Weźmy, posłońmy. I teraz tak, jeszcze będzie dokarmiany, bo to wszystko to ma być takie jak to, bo ono będzie. No tak. Ono będzie. Bo jest wszystko krzak zielony i ono będzie. I tutaj jeszcze o. To jest te, o. To jest jajo i to wszystko to jeszcze mi normalnie dorośnie, że będzie. O. To jest wszystko twarde. I to jest jak twarde. Skała. No jak skała. No to to co mam, co mam tego, to o. To nie to, że ja poszłem, to jak im zawiozłem, bo akurat byłem, że urwałem 3 pomidory, bo mówią na całej plantacji taki jest. Ale tutaj nie, tutaj jest tego, jeden tylko, drugi. Jeden tylko jeden z drugi. No, o. Zobacz. Ale krzak, zobacz. No proszę bardzo, no. To są brzegowe, które teoretycznie powinny być trochę słabsze. No. To jest wszystko tutaj, to jest, tu jest, jest i tu jest praktycznie piąta klasa ziemi. Czwarta, piąta klasa. Tutaj, o, zobacz pan. Delta była 2 razy, teraz będzie 3 raz szła. Także a możemy iść tam zobaczyć tego okrągłego, co tam jest. No. Nie, to mi nie chcą bardzo tego okrągłego rwać, ale rwią, no będą musiały, bo idzie. A tu jest bobka. Jakie bomby? Ale kurczę. Bobka. To jest taki pomidor, o. Pokazuję, o. Tu jest wszystko takie. I ono jeszcze musi dorosnąć. Aha. Bo ono na pewno mi dorośnie. To jest bomba na bombę. O kurczę. No mówię, nie to, że tylko powiedziałem, że 30 sztuk, czy ileś jest takiego pomidora, że jak to mówią, we 3 i mam kilogram, nawet więcej chyba. No. O, chodź pan tutaj se zerknie. Zobacz pan, co tu się dzieje, to jest nierwane. I jeszcze o, rany. Zobacz. To nie wiem, ile tu jest na krzaku. Nie wiem. Dycha, kurczę. Czego? Kilo. 10? Spokojnie. 10 kg spokojnie. To jest jeden krzak. Patrz pan, tu jest 3 razy szanszaj rwany i jeszcze jest tyle pomidora. Jeszcze jest tyle pomidora. Jeszcze pomidora tyle. To jest te właśnie ten, co i tam co mówiłem, Galileo. To jest jeszcze tyle pomidora, a tu już to będzie 3 zbiór tutaj jeszcze. A tu jest pomidora jeszcze tyle. Wydaje się jakby co najmniej połowa na tych krzakach została. No połowa, no można powiedzieć, że połowa jeszcze została. No to mówię, że taka jest wydajność w tym roku i jak mówię, że ja jeżdżam na giełdę i wyjmuję, o, no to jest taki pomidor, o, na giełdzie, o, taki, to jestem bezkonkurencyjny. Ja wczoraj było nas 15, ja półtorej godziny 110 klatek miałem rozładowany samochód. Proszę bardzo. To jest jeden w drugi. I to jeden w drugi, to nie ma, że boli. Proszę. No naprawdę nie ma gdzie stać. Proszę bardzo. Zobacz. No to jest tak i to jest jeden z drugi, to nie? No i do góry go sobie unieś i teraz pokazać, że gdzie jest. Unieś! No to widać jakie są. A ile spadło nam? No, a ile się oberwało przy tym? No. No, a jeszcze ile się oberwało? No to mówię, no jest taka w tym roku, że jest bajka taka wydajna, że... Proszę? A jak chronicie w tej chwili? W tej chwili? No. Powiem panu szczerze, jeszcze 2 tygodnie temu nie od 2 tygodni nie pyskałem tych. Nie ma gdzie nogi wsadzić, bo to jest pomidor. Każdy jeden krzak odwijam, jest to samo. To jest, mówisz, to jest szklarnia pomidor. No. To jest szklarniowy pomidor, normalnie twardy, elegancki, dobry w jedzeniu, smaczny bardzo. Bo niektóre odmiany są, że to jest twardy. Nie, ta marakana jest wyśmienita na środku. No, jeżeli wiem, pomidor że po o takim pokroju nie może po prostu już schować wszystkich owoców, tylko one mimo wszystko są na wierzchu, tak. No to jest dopiero widoczny plon. Zobacz, że tu nie ma żadnych chorób, nie ma nic. Nie ma. A co miało być? No. Ja z tego żyję, no to jako... Ja wiem, ale, to, ale przy takiej pogodzie, jaką mamy w tym roku, no. To trudne, przy tym wszystkim, to jest trudno, jest rewelacyjnie. Jest. Powiem tak, idealne warunki dla wszystkich grzybów i bakterii. Pokazywało się, ale też mi podpowiedział, czy mam opryskać i opryskałem, jest bajka. A
to nasza tajemnica ćmia. Tutaj widzi pan, same zielone nawet jak są bite. Tak. O, tutaj, o. No każdy jeden krzak to odbijał. To mi wszystko to ma być, bo to ja jeszcze będę pryskał tą. To mi to dojdzie. To nie ma, że nie dojdzie. Ono będzie tak rosło jak tego. W ogóle przyrosty na tym, co ja zauważyłem, to były bajka. Na tej dalcie to.